Ogólnie jeśli chodzi o z mojej strony, no to organizacja świetna, jeśli chodzi o służby ratunkowe, policję, nie wiem, wszystkich tych ludzi, którzy tam byli, pomagali, pełno było jakichś młodzieży, którzy się tam zajmowali walizkami, jedzenie, wszystko było super zorganizowane, także nie było źle. Jeśli chodzi o sam wypadek, no to jechałam z córą małą, więc ona troszeczkę to przeżyła, nie? Myśmy spały, obudziłyśmy się, to już był totalny chaos, mnóstwo dymu, jechałyśmy tam chyba w trzecim czy czwartym wagonie, zaraz za tą ciuchcią, więc wylądowałyśmy na podłodze, nie wiem kiedy nawet walizki spadły na dół też i później już ucieczka przez okno, ktoś tam krzyczał, że się pali, okazało się, że się nie pali, chaos był, to na pewno. Jeśli chodzi o samo zdarzenie, sam wypadek. A jeśli chodzi o przewoźnika, o spółkę PKP Intercity, dosyć szybko dojechaliście do Bielska, to musiało tak być fajnie zorganizowane. To też było w miarę dobrze zorganizowane. Przetransportowali nas tam z tego miejsca do strażnicy. Ze strażnicy już był później autobus, nie wiem, w ciągu pół godziny był autobus z tego miejsca, więc też to szybko się w miarę udało. Byliśmy zaskoczeni sprawnością, takim przyjacielskim nastawieniem i oczywiście tym gorącym sercem, które nas tam spotkało ze strony mieszkańców, ze strony służb i cała ta pomoc była na bardzo wysokim poziomie.